No witam wszystkich, tu Gamers Den i gramy w Gwinta. Dzisiaj próbujemy z Keligę dalej dojść do następnej rangi, a jest to już do zrobienia, myślę, w tym odcinku, bo, jak widać, brakuje nam tylko jednego fragmentu, żeby uzupełnić witraż z trzeciej rangi i jeszcze jednego, żeby przejść na następną, więc dwa wygrane mecze dzisiaj i mamy drugą rangę i będzie dobrze. Więc sprawdźmy to, zobaczmy, jak pójdzie. Miejmy nadzieję, że dobrze. Śmierć to dopiero początek! I mamy również Skelligę. Mamy co? Jeden punkt obrażeń, dwa... Aha, dobra. Tą zdolnością już nie widziałem dawno, żeby ktoś grał, aczkolwiek nie jest to takie głupie. Dobra, nie mamy za dobrych kart też na ręce teraz, więc może być problem. Miejmy nadzieję, że lepsze przyjdą w drugiej rundzie. O tyle dobrze, że on zaczyna, także jest... Jesteśmy na troszkę lepszej pozycji pod tym względem. Dobierz kartę, odrzuć kartę. Hej, słuchajcie, słuchajcie! Standard, harcownicy, dobra. No to my polecimy też standardem kruk posłaniec, fru. Rębacz. No dobra, no. Tak mamy tą rundę raczej z głowy. Dobra, wystawmy adeptkę. Więc im więcej on takich dziwnych rzeczy użyje, tym lepiej dla nas. W tej pierwszej rundzie przynajmniej. Weźmy sobie niedźwiadka. Damy mu jeszcze krwawienie, żeby nie miał tak słodko. O, Dagur. Ciekawe. Dawać mi tu Stotpisa. W tym momencie w zasadzie nie mam po co grać dalej. Więc spasuje. Niech ma. Mamy jednego druida w grave'ie, no i mamy kruki, które ewentualnie też możemy fajnie wyciągnąć z graveyarda wszystkie dwa. A może się runą jeszcze uda kruka stworzyć, to wtedy byśmy mieli trzy. Dobra, jest już Gedinate, więc już coś się dzieje. Tych dwóch nie możemy mieć na ręce, jeden musi być w talii. Nie mamy dalej myszowora. No i mamy mało mówców. Zupę może wymienimy. O, dobra. Operator. No, ale jeśli gram na Skelligę, to operator bardziej by się przydał na kruki niż na mówce tak naprawdę, bo on może z tego mówcy też korzystać. Z tym, że no ja będę miał więź, a on nie będzie miał prawdopodobnie, więc pod tym względem to jest dobre. Sihil, o skurczybyk, tego to już dawno nie widziałem. Czyli raczej będzie szedł na zwycięstwo w tej rundzie, więc okej. Okay. Jedziemy, operator. Mamy to. Czyli musi mieć jakieś karty, które zadają damage jeszcze, żeby sobie pod Sihila uzupełnić, żeby Sihilem zadawać śmiertelny cios. Dobra, przymierze stali, czyli standardowo pewnie będzie bronił tego Sihila teraz. Dobra. Dwa damage poszły i teraz mamy dwie tury cooldowna, więc możemy spokojnie wystawić sobie, myślę, następną mówczynię klanu kruka. Ale w następnej turze już musimy posłać jakąś alchemię, żeby się zbuntowały. Korsarzyk.
No, to dobrze. Coś mnie łupie. W kręgosłupie. Korsarz nam będzie bruził, więc weźmiemy malignę i go... kropniemy. Okej, okay. Sea Heal znowu działa i jego zdolność znowu działa. Czyli nie możemy mieć nic z dwoma damage'ami. Ja widzę, że znowu ładuje w tą naszą babeczkę. To teraz mamy znowu szansę zagrać jakąś inną kartę, a potem trzeba będzie niestety... Ale w sumie to same alchemie nam zostały. Czy jest coś, co możemy wyciągnąć z grave'a? No jest, ale to są kruki. Kruki potem mogę wzmocnić adeptką, no ale adeptka z kolei też się nie będzie boostowała, więc on w pewnym momencie... tym sea healem zacznie zadawać poważne damage'e. Dobra, weźmy te kruki. Albo nie, weźmy runę. O, i runa co nam robi? Zniszcz ją sile nie większej niż połowa jej siły bazowej, dobierz kartę, następnie odrzuć kartę, albo wzmocnij sojuszniczą jednostkę. Ale to ona ma, ten ma tylko dwa siły, to słabo. To może Skalda? Nie drażnij mnie! Łącze jedno możemy jednak wyrzucić, dwóch nie potrzeba. Okej, okay, ulewny deszcz. No coraz trudniej nam będzie utrzymać tak, żeby te jednostki nie były w jego zasięgu, a w końcu operator i tak będzie. Więc niestety tym sea healem zacznie zadawać damage dość poważne. No ale na szczęście zostały mu tylko 4 karty. Więc nie jest tak źle. Dobra, weźmy teraz to... Nie kłączę, tylko ofiarę dla Freyi. Złożymy tej, która jest dziewicą. Wyciągnijmy sobie kruka posłańca. Okej. Znowu mi może 2 damage zadać. Niech bogini chroni cię od złego. No, zaczyna to już boleć teraz naprawdę solidnie. Teraz by wypadało znowu jakąś alchemię rzucić, ale... no nie, no adeptka, dobra. Jedziemy z adeptką. Pytanie jest takie, co ja mam na grave'ie? Mam jeszcze... no nie mam myszowora, więc... mam tylko jednego druida w ogóle, czyli... dwie tury potrzebuję, żeby odpalić całego Gedynata. No zobaczymy, jak to pójdzie. Teraz już ewidentnie mi rozjedzie coś, bo nawet jeśli zarzucę kłącze, no to te kruki będą miały po 2 siły, więc on będzie mógł mi sea healem te kruki rozwalić, przynajmniej jednego. No ale już drugi raz nie strzeli z tego sea heala praktycznie, bo w następnej turze będzie miał cooldowna, nie? No to dobra, no to trudno. Jedziemy z koksem. Tak czy siak operator ma 2 siły, więc... co bym nie puścił, to i tak poleci. Niestety ma jeden punkt przewagi cały czas i to mnie trochę boli. Ale trudno. Mógłbym to tak zrobić, żeby on teraz nie mógł spasować, ale... znaczy mógłby, tylko że miałby wtedy stratę jednej karty w ostatniej rundzie. Ale tak szczerze mówiąc, to on się już wyprztykał z większości swoich chyba najlepszych zagrań, bo i Sea Heal poszedł, i Dagur poszedł. Oj, kajdany. Dobra. No, zaczyna się robić nieciekawie. Dlatego chyba nie mam wyjścia, tylko muszę polecieć Gedynatem. Można widzieć, a być ślepym. Zagramy sobie adeptkę. Ja
Dobra, mamy przewagę. Z 2, 4, 6, 8. Dobra, Maligna pójdzie. No niestety, to jest dużo damage'y i dużo punktów dla niego. Obawiam się, że z tego już nie wyjdę. Mamy 2, 4, 6, 8 kart w pierwszym rzędzie i 8 w drugim. Mam jeszcze jedną bestię na grave'ie, więc mogę tak. Błogosławieństwo. Czego potrzebujesz? Wyciągamy miśka. No nie wiem, lecimy wszystko jedno w co. I zostało mi 6 punktów do zrobienia, więc raczej spokojnie. Słyszę słodkie kolory jutra. Okej, wygraliśmy tą rundę, ale niestety nie wiem, co się stanie w trzeciej, bo zupełnie nie wiem, jakie karty mogę dostać, żeby było dobrze. No, zupa raczej mi chyba nic nie da. O, Krucza Matka, spoko. Ten też spoko, ale jeden mówca to nic nie daje. Dobra, mamy ofiarę dla Frey. No to całkiem spoko nawet. To polecimy oczywiście z Kruczej Matki na start. To jest 8, więc całkiem niezłe tempo. Drakkar bojowy. No dobra. To ja sobie niedźwiedzia. A wstrzymam się. Aż wystawi drugą jednostkę z drugim krwawieniem. Nie, zadam. Kajdany z Dwimery tu polecą. No, życie. Ale słabe tempo. No i zagrywamy adeptkę. 14 do 3. No nie wiem, co on tam będzie miał, ale mam nadzieję, że wystarczy. Dzika morskiego. Tak, bo... A, Yennefer. No to niestety nie wystarczy. Zadarłeś z niewłaściwą czarodziejką. No. Troszku brakło. Także jest zwycięstwo. Mamy skompletowany całą mozaikę, mamy skompletowaną już z trzeciej rangi. I teraz newralgiczny moment, czyli musimy wygrać jeden mecz, żeby przejść na następną rangę, drugą. Czy to się uda, czy się nie uda? Zobaczymy. Odbierzmy sobie nagrodę, bo czemu nie? Awatar Saski. Okej. Okay. Lecimy. Teraz decydujące starcie. Mam nadzieję, że to jakoś pójdzie. No brakuje w tym deku ewidentnie czegoś, co by resetowało zboostowane jednostki, albo zabijało jednostki z dużą siłą, takiego coś jak Geralcik, albo nie wiem. No Geralcik, no. Znowu Skellige. No tym razem ta sama zdolność co u mnie, więc może to być Mirror. Zobaczymy. Tak, tej adeptki nie chcę. Krucza Matka fajnie. Dwóch kłącz nie chcę. Są kruki. Czyli znowu nie mamy jakichś zajebistych kart, ale mamy Matę Huri, która nam przyniesie Gedynate'a. No nie mamy tego. Jak on się nazywa? Myszowora, ale on powiedzmy nie jest jeszcze taki do końca konieczny. Myszowór nam zapewnia tylko to, że w jednej rundzie możemy zagrać całego Gedynate'a, a bez Myszowora możemy zagrać Gedynate'a i pierwszy poziom Gedynate'a. A to będzie troszkę inny deck, już widzę, bo ma Drakkar bojowy. Więc my sobie wystawimy totem.
Można jest wyciągnąć Sługa Skorpiona, okej. No to polecimy z totemu najpierw. Potem kruki. Korsarz, no dobra. Jak musi być korsarz, to niech będzie. Będzie nam krwawionka rozdawał, no trudno się mówi. Dobra. No to co z tych kart, które wypadałoby zagrać jeszcze, to jest tak, Adeptka, Krucza Matka i Matahuri. I tak też zrobimy po prostu. Najpierw polecimy Kruczą Matką, bo czemu nie? O, tutaj. Okej. Czekamy, co się stanie. Wszystkim jednostkom w rzędzie jeden punkt obrażeń. Aha! No sprytne, sprytne. No ale tak czy siak by wypadało zagrać jeszcze parę kart. Dobra, to zagrajmy chociaż tą matę jeszcze. Ach, nie daj się prosić. No on teraz może spokojnie spasować, ale nie wiem, czy to jest to, co zrobi. Raczej nie. Dobra. Bogowie mórz, dajcie mi zwycięstwo! Okej. Czy grać jeszcze tą adeptkę? Może zagrajmy. Zagrajmy zdziczałego niedźwiedzia. Pytanie, czy on będzie grał dalej. Mamy po 6 kart. No gra dalej, dobra. No to teraz już spasuję, nie będę grał adeptki, bo przy 5 kartach, jeśli on by spasował, ja bym musiał zejść do 4 kart i wtedy już po prostu mogę mieć, przy jego dry pasie mogę mieć stratę karty w ostatniej rundzie. Tego byśmy nie chcieli. Czy ja bym... No, nieważne. W każdym bądź razie, no nie chcę wchodzić na taką małą ilość kart i jeszcze ze stratą zaczynać następną rundę. Dobra, jest tak. Ofiara. Kurde, myszowór by się przydał, ale nie ma. I nie ma też żadnej babeczki, wiecie, mówcy. A niestety on teraz kontroluje tą rundę, więc jeśli będzie grał do końca, to może być problem z Gedenate'em. Żeby to wszystko zadziałało, ale nie gra. A, jest mówca zresztą, nie zauważyłem. Sorry, kurde, coś mam dzisiaj na oczach. Okej, no to jak tak, to my zagrywamy adeptkę na dry pasie. No i zaczynamy rundę z tą samą ilością, 10 kartami. Z tym, że on ma ostatnie słowo, więc to jest troszkę niepokojące. Może mieć na przykład Morgwarga, który mnie troszkę udupia. Dobra, no i mamy teraz myszowora. A nie mamy zupy elfio-cebulowej, która by nam się teraz akurat nie przydała. Gdybyśmy runę wymienili... O, spoko. Spoko, spoko nawet. A dobra, jedźmy tak. Ja zaczynam. No to ja sobie od razu polecę z mówcy. To mi znów podwędził grzybki.
Teraz trzeba uważać, bo mam jeszcze kłącze wroniego oka. I trzeba by uważać rzeczywiście, żeby nie przerąbać sprawy z ilością jednostek na rzędzie. Jednak ufajcie i sercu, i rozumowi. Gremis tam już dawno nie przyszedł w ogóle na rękę, nie wiem czemu. Drakkardimu jeszcze, dobra. No to kusi mnie, żeby się pozbyć tego Drakkardimu, ale pozbędę się chyba tego, co zadaje damage'a wszystkim. Czerń i krzyk! O to chodzi, o to chodzi. Jest rębacz. No to rębacza raczej się trzeba będzie pozbyć. Trzy głowy za jednym ciosem. Chociaż znając życie, to pewnie sobie ofiarą dla Freygo wyciągnie z powrotem. Ale tak czy siak chyba się go pozbędziemy. Okej. Okay. Bólewny deszcz. No dobra. Pozory, milo. Czyli będzie jeszcze jakiś ten rębacz albo coś. Okej. Okay. No to my sobie zagramy teraz Gedynata. Proszę bardzo. Można widzieć, a być ślepym. Co sobie wyciągniemy? No adeptkę by wypadało wyciągnąć. Chociaż ona nam nic nie wzmocni, niestety. Ale niech będzie. I tak jest całkiem spoko. A, miotacz petard. No to niestety ostatniego levelu już nie odpalimy, ale najważniejsze rzeczy w sumie wyszły. Ostatniej alchemii nie odpalimy, ale alchemii mamy jeszcze sporo na ręce i dostęp z myszowora jeszcze do jednej. Więc nie jest tak tragicznie, jakby się zdawało. Okej. Okay. Co teraz gramy? To zagrajmy teraz tego myszowora. Zaraz, zaraz. To zadaje dwóm losowym jednostkom w rzędzie. Aha. No to dobra, to zagrajmy myszowora, fru. Jeśli trzeba, to pomogę. I zagramy sobie zupę elfio-cebulową. Na tego i tego. O, i mamy Geralcika. No to tak słabo akurat, ale niech będzie Geralt Ard. Miejmy to za sobą. Okej. Coś czuję, że on jeszcze będzie miał dzika morskiego, więc to nam może pokrzyżować lekko plany. Przymierze stali. No dobra. Pokażę wam, jak to się robi na skali. Co mamy na grave'ie? Myszowór nam już nic nie da.
Weźmy sobie na razie. Służymy tej, która jest dziewicą matką. Kruki wyciągniemy. Wiem, że do tego rzędu to tak słabo, ale trudno już. Bestii musimy jak najwięcej zrobić pod Axla. Mamy jeszcze Kłącze i mamy jeszcze Zygdriffę, która może wyciągnąć niedźwiedzia. Więc tych bestii trochę będzie. Mamy 2, 4, 6, 8 jednostek. Niedźwiedź jeszcze wejdzie do góry. Co będzie? No Rębacz będzie, wiadomo. No i teraz polecą mi właśnie jakieś te... Na tylny rząd go ustawił, co ciekawe. Czyli tak jakby nie miał dzika, bo gdyby miał dzika, to by go ustawił do przodu. Nie wiem. Chyba, że rozkminił moją taktykę, że będę teraz wszystko wstawiał do tylnego rzędu, tak czy siak. Nie wiem, co on tam rozkminia w czaszce. Zobaczymy. Może wyciągnąć z Grave'a jeszcze jednostkę, a na Grave'ie ma... jeszcze jednego Rębacza to na pewno. I pewnie go wyciągnie. I jeszcze pewnie będzie miał, wiecie kogo, tego co się boostuje za każdym razem, niezależnie od rzędu. I nic na to niestety nie poradzę. Pytanie, czy właśnie wystarczy mi ta przewaga, którą sobie osiągnę, czy mi wystarczy, czy też nie wystarczy. Dagur właśnie. Od tego mi gościa chodziło. Jest Dagur. Będzie jeszcze jeden Rębacz i będzie dzik, który zada mi wciul damage'y. No i teraz jest pytanie... Co będzie? No zobaczymy. Na razie sobie weźmiemy jeszcze Zygdriffę. Wyciągniemy sobie... Aż kurde, nie wiem, czy tego by się nie opłacało. A nie, on strzał 2, to on się nie przemieni przy dziku. Chyba, żeby go wcześniej uszkodził czymś. No dobra, nie wiem, masz tu w tego na przykład, nie? Morgwarg jeszcze, no to też mnie trochę udupi. Nawet bardzo. No nie no, przerżniemy to już, umówmy się. To jest wciul. No musiałbym mieć coś, co resetuje jednostki, ale niestety nie mam. Raczej to przegramy. Jeśli on teraz zagra morskiego dzika, to jesteśmy w dupie. A jeszcze może wyciągnąć jednostkę z Grave'a, nie? Którą na pewno będzie Rębacz. Pytanie, co ma na ręce. Trochę przewagi jest, ale czy to wystarczy? Chyba nie wystarczy, mi się wydaje. Rębacza z Grave'a wyciągnie. I dzik morski poleci jak złoto. Tak jest. No to to jesteśmy zmasakrowani w takim układzie. No, 96. No to jest też wysokie tempo, nie można powiedzieć. No okej, niestety. Straciła gębę Saskia trochę. No ale trudno. Dojdzie się do tego. Czasem się jakaś przegrana po drodze zdarzy. No co zrobić? Umiejętność więzi 500 razy. No dobre. To jeszcze sobie wejdziemy na drzewko o nagród i teraz sobie już odblokowuję po kolei te podstawowe drzewka każdej frakcji. Więc mam już potwory Królestwa Północy z Skojateli Skellige, a teraz lecimy z Nilfgaardem. I w Nilfgaardzie mamy 9 punktów, to możemy trochę poszaleć. Tu sobie weźmiemy tą nagrodę na środku. Dwie beczki Nilfgaardu, fragmenty kart pył meteorytowy, zajebiście. I jeszcze sobie weźmiemy skórkę szlachcica dla tego pana. Okej. Okay. To by było na tyle na dzisiaj z Gwinta. Dzięki bardzo za oglądanie, no i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.